No dobrze, to zacznijmy teraz drugą część naszego filmu, poświęconą wyjaśnieniu paradoksu hydrostatycznego. Ten film jest dla tych, którzy chcą rzeczywiście zrozumieć i zobaczyć, jak matematyka, dlaczego mówimy, że matematyka jest językiem fizyki, dlaczego tak dobrze do fizyki pasuje, bo okaże się jakby, że matematyka za nas rozwiąże to zadanie w pewnym sensie. No więc przypominam, jaka to była sytuacja. Było to naczynie, miało ukośne ścianki, rozpatrywaliśmy taki słup wody, ciśnienie w punkcie A, które równało się gęstości, przepraszam, przyspieszeniu grawitacyjnemu razy gęstość wody, razy wysokość tego słupa cieczy. No i zgodnie z definicją parcia, siła parcia działała prostopadle do elementu powierzchni, który jakby zamykał ten słup od dołu. No i działała prostopadle do tej powierzchni. Mówiłem, że cała sztuka polega na tym, żeby rozłożyć tą siłę parcia, przedstawić ją jako sumę dwóch wektorów, jednego działającego pionowo w dół, a drugiego w tym wypadku w lewo poziomo. No i ten pionowy, składowa pionowa siły parcia, to jest składowa, która daje nam nacisk na naczynie, a więc daje wkład do nacisku następnie naczynia na powierzchnię stołu. I że sumując te fragmenty, odnajdziemy tę brakującą masę wody, której ciężar odpowiada ciężarowi całego naczynia z wodą. No i tu jeszcze raz narysowaliśmy to w przybliżeniu, ja przerysowałem to, wygląda to teraz w ten sposób. Mamy ten słup wody, on jest tutaj, prawda? Ciśnienie tego słupa to jest przyspieszenie grawitacyjne razy gęstość wody razy jego wysokość, to nas na razie nie interesuje. No i siła parcia też jest narysowana, działa prostopadle do tej powierzchni. No i siła parcia to jest, przepraszam, inny kolor, siła parcia to jest F parcia, no to jest ciśnienie razy to pole powierzchni zamalowanej na żółto, prawda? I teraz wszystko byłoby dobrze. Możemy to napisać, że to jest G razy ρ wody razy H razy to S żółte. To żółte S i wszystko byłoby strasznie fajnie, gdyby nie to, że to nie ta powierzchnia zamyka walec, prawda? To, co jest powierzchnią zamykającą walec, to jest powiedzmy no ta powierzchnia, tak narysujemy ją na zielono, ta powierzchnia. O ta. Ta tutaj, prawda? No a ona nie jest równa S. No ale teraz jak sobie to jeszcze raz zobaczymy, przepraszam, jak sobie to jeszcze raz się temu przyjrzymy, to zauważymy taką rzecz, że jeżeli ten trójkąt narysujemy tak, jak tutaj żeśmy go narysowali, te czerwone to są składowe pionowa i pozioma siły parcia, która też jest na czerwona, a tutaj dorysowałem jeszcze drugi trójkąt, jakby przedłużając tą ściankę naczynia i przedłużając tą linię, kierunek prostą, na której leży pozioma składowa. No to teraz powstał mi trójkąt ABCD i ja twierdzę, że trójkąty ACD i czyli o ten, ten i trójkąt A, B, C są podobne, czyli z kolei znowu kropka A, B, C. No i skąd to wiem? Wystarczy, że udowodnię, że te trójkąty mają równe kąty, prawda? Bo jeżeli dwa trójkąty mają wszystkie kąty równe, a tak naprawdę dwa kąty równe, to już to znaczy, że są podobne. No więc po pierwsze zauważę, że tu jest kąt prosty, no bo pionowa składowa jest prostopadła do poziomej. No w związku z tym tu też jest kąt prosty, dlatego że to jest ta fioletowa linia, to jest przedłużenie linii czerwonej. No to teraz kąt prosty jest jeszcze tutaj, prawda? Bo parcie działa prostopadle do powierzchni, a ta fioletowa linia to jest przedłużenie czarnej linii, to jest przedłużenie powierzchni. No to teraz tak, jeżeli ten kąt
wynosi ileś, to zaznaczę go tu jedną kreską, to ten wynosi 90 minus ileś, dlatego że suma wszystkich kątów w trójkącie musi być równa 180 stopni, a tu już mamy 90 stopni w tym miejscu, prawda? O tutaj, o tu. Mamy już 90 stopni. No dobrze, ale jeżeli 90 stopni jest, jeżeli tu jest 90 minus ten kąt wierzchołku D, no to tu jest znowu ten kąt, taki sam kąt jak w wierzchołku D, o tej samej mierze. Dlaczego? No bo tam, gdzie są dwie kreski, to jest 90 minus jedna kreska, a ten cały kąt tu jest 90, więc jeżeli od 90 odejmiemy 90 minus jedna kreska, no powiedzmy, że tu jest alfa, to tu jest 90 minus alfa, no to tutaj znowu jest alfa. No to jeżeli tu jest 90 po prawej stronie tej czerwonej linii, a tu jest alfa, no to tu znowu jest 90 minus alfa. No to znaczy, że te trójkąty są podobne, bo mają identyczne kąty. No jeżeli są podobne, to można napisać, że stosunki odpowiednich boków są takie same, tak? Czyli mogę napisać, że stosunek siły, długości siły pionowej do siły parcia, no to jest ile? To jest ta, tutaj to jest ta, w tym trójkącie to jest ta przyprostokątna, w której jest, która leży przy kącie 90 minus alfa. No to to będzie ta przyprostokątna tutaj. Ta. Prawda? To jest to samo, co stosunek CB do przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna to jest AB. Tak? No to widać, że co tu widać? Zastanówmy się przez chwilę. No dobrze, popatrzcie, bo tu jest jeszcze jeden trójkąt podobny. No, mianowicie ja teraz narysuję to o, w ten sposób. Tu jest taki trójkąt, o, ten. A drugie jego, drugi bok tego trójkąta to będzie ten bok. No i kąt prosty, który jest pomiędzy pionową ścianą tego walca i... Otóż wyobraźmy sobie, że to są te powierzchnie. A to jest ta zielona powierzchnia, która zamyka nam de facto ten walec, ten słup od dołu. A to jest ta żółta powierzchnia, tutaj. Ta powierzchnia, na którą prze ciśnienie, od której ponosi, pochodzi siła, siła parcia. No to zobaczcie, ten trójkąt jest podobny, bo tutaj mamy kąty wierzchołkowe, więc tu, jeśli tu jest alfa, to alfa jest również tutaj. No a tu jest w takim razie 90 minus alfa. No to w takim razie stosunek CB tego do przeciwprostokątnej, do AB tego, jest taki sam jak stosunek tej zielonej powierzchni do powierzchni żółtej. Przepraszam, równa się. Stosunek zielonej powierzchni, napiszę to S zielone, żeby już nie mnożyć, do S żółtej. No dobrze, no to popatrzcie, co teraz dostajemy. Dostajemy, że składowa pionowa, F pionowa, to jest F parcia, rozwiązuję tą proporcję, którą tutaj mam, tak? Razy S zielone do S żółte. No dobrze,
A teraz w takim razie, co to jest F parcia? Przypomnijmy sobie. Przepraszam. Chciałem to nacisnąć i przesunąć to do góry. Przypomnijmy sobie, co to jest siła parcia. Czy może usunę tutaj ten. Bardzo dobrze. Przypomnijmy sobie, co to była siła parcia. No, siła parcia to było ρ g h razy żółta powierzchnia. Tak? No to wpisujemy, co to jest siła parcia. Oj, przepraszam. To jest g ρ wody, wysokość razy żółta powierzchnia. Pomnożyć przez stosunek zielonej powierzchni do żółtej powierzchni. No, żółta powierzchnia z żółtą powierzchnią się skrócą i zostanie ρ, przepraszam, zostanie g, przyspieszenie grawitacyjne, ρ h razy zielona powierzchnia. No, czyli zostanie objętość tego słupa wody tutaj, zamkniętego powierzchnią, która nie jest już pod kątem, tylko jest poziomo, prawda? No, to jest g razy ρ razy objętość tego słupa wody, a to jest nic innego jak masa tego słupa wody razy g, czyli jego ciężar. No, tak jak wam obiecałem, pokazałem wam, że ta pionowa składowa równa jest ciężarowi tego słupa wody nad tą powierzchnią. To znaczy, dzięki temu, że nie rozpatrujemy kierunku, w którym działa siła parcia, a rozpatrujemy kierunek pionowy, to wartość tej siły działającej w kierunku pionowym równa się dokładnie ciężarowi tego słupa wody. Ta różnica kątów pozwala poprawić w tym wyrażeniu, zamienić jakby tą żółtą powierzchnię, taką skośną, na powierzchnię zieloną, która jest całkowicie pozioma. No i co, nie mówiłem, że matematyka tutaj rozwiąże za nas problem?